objawy były takie, żeby było ciągłe zmęczenie, bóle kręgosłupa, dość duże ból kręgosłupa, który był wręcz niewytrzymania. I byłem wielu lekarzy, którzy badali mnie, i począwszy od ortopedów, lekarza rodzinnego na początku, różnych rehabilitantów. No i trwało to mniej więcej pół roku, zanim diagnoza została postawiona, szpiczak plazmocytowy. Był to szok dla mnie, dla całej rodziny i na początku wydawało się, że to jest koniec świata. A ja miałem taką dość dużą determinację jakby w momencie, kiedy otrzymałem tę informację, że trzeba coś z tym zrobić, żeby nie od razu rozpocząć leczenie. No i praktycznie leczenie było rozpoczęte 2 tygodnie po już takiej pełnej diagnozie. Pierwszy cykl tej chemioterapii standardowej, taki cykl VTD, czyli podanie odpowiednich leków, właśnie steryt i bortezomib i talidomid. Po tych 6 cyklach VTD i to było w maju w Ustroniu, moi przyjaciele z kolei z Rybnika zorganizowali taką akcję Kręcimy dla Jacka, czyli na którą zaprosili też za pośrednictwem Facebooka moich głównie znajomych z różnych tam kręgów, z Wrocławia, z Rybnika, tam gdzie pochodzę z miejscowości rodzinnej. Przyjechało ponad 200 osób, którzy mnie też wsparli i duchowo, i też były różnego rodzaju loterie, fantowe akcje i oczywiście element sportowy bardzo mocny. Po iluś latach z moim kolegą zaśpiewaliśmy Depeche Mode, parę piosenek. No było to naprawdę duże przeżycie. Się odproszyłem. Po 6 takich cyklach był szczep, to było jesienią 2017 roku. Jest to duże obciążenie dla organizmu. Praktycznie są cały czas nieżyt żołądka, biegunki, spadek parametrów praktycznie do zera wszystkich, czyli białych krwinek i płytek nie ma w ogóle w organizmie. Hemoglobina też spada drastycznie. Także byłem bardzo słaby. Ten okres taki ciężki to 12 dni. No i po 12 dniach ten szpik się odbudowuje już i w moim przypadku już było coraz lepiej. Było jedno zdarzenie takie, bo to było przed świętami Bożego Narodzenia. Właśnie moi przyjaciele Magda Styczkowska przyjechali na oddział zamknięty też właśnie ze śpiewem i było bardzo miło, sympatycznie i też mi dało dużo takiej energii pozytywnej i radości. Ponad rok byłem dializowany i ta niewydolność była tak duża, że niestety dializy były konieczne 3 razy w tygodniu i nagle okazało się, że stał się cud, bo nerki po ponad roku, nie wiem, prawie 1,5 roku ruszyły. Od października zeszłego roku jestem wolny od dializ, co dla mnie jest, dużym, powiem, takim znakiem z góry, że coś widocznie mam do zrobienia, że jeszcze tutaj wszystko jest na dobrej drodze i remisja choroby utrzymuje się już po przeszczepie cały czas. Staram się dużo jednak wypoczywać aktywnie, głównie nie wiem, chodzić na spacery, mamy tutaj duże warunki. Mamy też możliwość gdzieś tam wyjazdów w góry, na Podhale, gdzieś tam też często jestem, bo kocham góry i jest to coś, co na pewno daje dużo energii takiej pozytywnej i daje również taką siłę i radość życia. Pozdrowienia z Podhala. Dzisiaj jest sobota, piękna pogoda, widoki równie piękne. Słońce i ciepło, już pogoda typowo wiosenna. W tej chwili jest tak, że jest remisja, natomiast w przypadku jakiejś wznowy, która może wystąpić, staram się zabezpieczyć jakieś środki, które ewentualnie byłyby konieczne w przypadku leczenia w przyszłości. Na razie póki co, jak mówię, jest remisja i utrzymuje i miejmy nadzieję jak najdłużej, ale szpiczak niestety jest chorobą nawrotową. To przeszczep jest dużym ryzykiem, nie? Jeżeli chodzi o samo procedurę przeszczepu, jednak zdarzają się przypadki, że przeszczep nie jest przyjęty, bo to jest autoprzeszczep, ale pacjenci niestety go miernie przeżywają. Co ja bym powiedział innym pacjentom? Na pewno to, że nie należy się poddawać, mieć nadzieję, walczyć z chorobą, nie traktować tego, że jestem chory i to już jest koniec świata, tylko mieć duży optymizm, wolę walki i
i też stworzyć sobie taką grupę wsparcia wokół siebie, bo to myślę, że jest ważne, żeby mieć ludzi, którzy są blisko i którzy dają też nadzieję na to, że będzie lepiej.